Dwa nowe mikrofony firmy Earthworks: Icon Pro z wyjściem analogowym XLR oraz Icon z USB, prezentują sobą najwyższą jakość wśród mikrofonów prezenterskich dla nadawców radiowych i internetowych, graczy oraz twórców treści audiowizualnych. Mikrofon ma korpus wykonany z wytaczanej stali nierdzewnej, a dołączony do niego uchwyt Triad Orbit M2R z łatwo blokowanym przegubem kulowym. Powinien być umieszczony w ser jako wzorzec dla tego typu konstrukcji. Choćby dlatego, że jest całkowicie metalowy, niesamowicie stabilny i zbudowany tak, że jego przykręcenie do statywu nie wymaga obracania całością. Z ekstremalną solidnością związana jest też dość duża masa. Mikrofon wraz z uchwytem waży 650 gramów. Elektretowa kapsuła ma charakterystykę nerkową. Membrana chroniona jest przed podmuchami wielowarstwową strukturą złożoną z trzech rodzajów siatki oraz stalowej perforowanej osłony zewnętrznej. Układ elektroniczny jest beztransformatorowy, półprzewodnikowy, a wzmocnienie wstępne i symetryzacja wyjścia realizowane są przez niskoszumowe podzespoły o bardzo szerokim spektrum częstotliwości i ekstremalnie krótkim czasie narastania. W przeciwieństwie do wielu typowych mikrofonów pojemnościowych z dużą membraną, których charakterystyka jest wypadkową cech konstrukcyjnych kapsuły i świadomego kształtowania dźwięku, ICON PRO jest neutralny sonicznie, w najlepszym tych słów znaczeniu. Dzięki temu ma unikalne i niepowtarzalne brzmienie, w którym każdy element jest doskonale słyszalny, a jednocześnie żaden nie jest przejaskrawiony. Jego charakterystyka częstotliwościowa jest niemal idealnie wyrównana w paśmie od 100 Hz do 20 kHz. Odległość mówiącego od mikrofonu nie ma większego wpływu na brzmienie, jeśli nie liczyć typowego dla wszystkich mikrofonów kierunkowych osłabienia niskich tonów przy oddaleniu się na ponad 20 cm, w tym wypadku o 3 dB dla 100 Hz. Jeśli nie liczyć typowego dla wszystkich mikrofonów kierunkowych osłabienia niskich tonów, przy oddaleniu się na ponad 20 cm, w tym wypadku o 3 dB dla 100 Hz. Co istotne, dla kłopotliwej niekiedy częstotliwości 400 Hz w izolacji odpowiedzialnej za nosowe brzmienie głosu, mikrofon wykazuje się wysoką tłumiennością sygnałów docierających z tyłu i z boków. To natomiast przekłada się na wyraźnie czystsze brzmienie, zwłaszcza gdy osoba mówiąca nieco oddali się od mikrofonu. To natomiast przekłada się na wyraźnie czystsze brzmienie, zwłaszcza gdy osoba mówiąca nieco oddali się od mikrofonu. Jeszcze innym interesującym aspektem obrazu sonicznego mikrofonu iCON Pro jest bardzo szeroka, wręcz bliska kołowej charakterystyka najwyższych tonów od 8 kHz wzwyż. Jest to kolejny element, dzięki któremu mikrofon brzmi bardzo czysto, wyraziście i wręcz perliście. Słychać to, zwłaszcza wtedy, gdy pomieszczenie nie jest ponad miarę przetłumione. Czułość mikrofonu jest o około 20 dB większa niż klasycznych mikrofonów dynamicznych, dlatego można go podłączyć do dowolnego interfejsu audio i od razu uzyskać optymalne wysterowanie toru sygnałowego bez niepotrzebnego eksponowania szumów własnych przed wzmacniacza. Artworks iCON Pro prezentuje się wręcz luksusowo. Jest wykonany z najwyższej jakości elementów i ma wzorcowe, bardzo wyrównane brzmienie. Zarówno iCon Pro, jak i iCon USB to reakcja firmy Artworks na zapotrzebowanie rynku. Wszystko, co jest przeznaczone do strumieniowania, podcastów, pracy zdalnej i innych form tworzenia treści na potrzeby internetu, w ciągu ostatniego roku stało się towarem pierwszej potrzeby. A jeśli ktoś nie uznaje kompromisów, i chce korzystać wyłącznie z rozwiązań najlepszych i najbardziej wyrafinowanych, to iCon Pro i jego wersja USB powinny się znaleźć w czołówce listy mikrofonów, które należy brać pod uwagę.